Cześć! Z tej strony Gabriel. Miło mi, że jesteście z nami na kanale książkowym w cyklu Och Literatura. I jak to przystało na cykl Och Literatura, dzisiaj porozmawiamy sobie o kolejnej powieści, a będzie to temat wyjątkowo lekki w odróżnieniu do tego, co zazwyczaj pojawiało się w tym cyklu, bo porozmawiamy sobie o najnowszej książce Stephena Kinga i zrobimy to teraz, a nie później. Zacząć mówić o tej książce, trzeba zrobić taki mały kontekst do niej, dlatego że warto wspomnieć w ogóle, w jakiej serii później Stephena Kinga ukazało się w Stanach Zjednoczonych. Więc jest takie wydawnictwo Hard Case Crime, które od mniej więcej początku lat 2000 publikuje raz na jakiś czas książki, które są osadzone w takiej estetyce noirowej, hardboiled, które mają przywrócić taką, powiedzmy, złotą erę czasów takich czarnych kryminałów z okolic lat 30. i 40. One też są dosyć charakterystyczne pod kątem okładki. Te okładki nawiązują bardzo mocno do tych paperbacków, które właśnie ukazywały się w latach 50., w latach 60. w Stanach Zjednoczonych. I właśnie w tej serii Hard Case Crime ukazuje się najnowsza książka Stephena Kinga pod tytułem Później. I ona też ma oczywiście stylizowaną odpowiednio do tego okładkę. I mówię o tym z tego względu, że cała ta seria wychodzi z takiego założenia przywrócenia właśnie tych czarnych kryminałów i też ma pewne takie założenia, które widać między innymi w tej książce w trakcie lektury. Czyli przede wszystkim musi być znacznie prostsza niż to, do czego przyzwyczaił nas zazwyczaj Stephen King. Więc później, podobnie jak wcześniej Colorado Kid i Joyland, które ukazały się też w ramach tej serii, są właśnie takimi powieściami raczej jednowątkowymi, znacznie prostszymi niż to, co zazwyczaj oferuje Stephen King w swoich takich przepastnych, rozległych narracjach. Dodatkowo jest narracja tutaj prowadzona z perspektywy pierwszej osoby. Opowiadaczem jest mężczyzna, młody mężczyzna, który sięga raczej do czasów swojego dzieciństwa, więc z tego względu ta narracja też jest znacznie, znacznie uproszczona w stosunku do tego, co zazwyczaj King nam oferuje. I mówię o tej serii Hard Case Crime nie bez powodu, dlatego że na rynku polskim ona nie jest zachowana. Te książki Kinga, które do tej pory miały swoją premierę w Stanach Zjednoczonych w ramach tego wydawnictwa Hard Case Crime, jakby mają tę osobną szatę graficzną, o której wspomniałem. Natomiast w Polsce one nie są odgraniczane od tego ogólnego, standardowego dorobku Stephena Kinga i to może wzbudzać pewne problemy w ocenie tej książki. Z tego względu właśnie, że ona jest prostsza, że nie jest takim typowym Kingiem, do którego nas King jako autor zazwyczaj przyzwyczaił. I więc jak sprawdza się w ogóle później w kontekście tego, jak pisze Stephen King zazwyczaj, dla kogo właściwie jest ta książka i czy to w ogóle jest dobra powieść tak ogólnie? Tego spróbujemy się za chwilę dowiedzieć. Odpowiadając na pierwsze pytanie i poruszając kwestię tego, co właściwie znajduje się w później jako książce Stephena Kinga z standardowych cech Stephena Kinga, bo wydawca wspomina tutaj o tym, że mamy w później coś takiego, co, znaczy te elementy, które sprawiły, że Stephen King stał się literacką legendą. Czyli gdybyśmy się mieli odnieść do fabuły tej powieści, mamy głównego bohatera, czyli Jamesa Coughlina, który widzi zmarłych, ale widzi tych zmarłych nie tak jak główny bohater na przykład Szóstego Zmysłu, czyli powiedzmy nie jest w stanie najczęściej, nie byłby w stanie najczęściej odróżnić ich w jakimś sensie od tego, czy oni są martwi, czy nie. Nasz główny bohater w nowej powieści Stephena Kinga widzi te osoby często na przykład zdeformowane, z tego względu, że one przyjmują jakby postać, jaką miały w momencie śmierci. Czyli jeżeli pierwsza
Pierwszy duch, którego widzi główny bohater, zginął w trakcie wypadku na rowerze i miał uszkodzoną czaszkę, no to nasz główny bohater, który jest dzieckiem, dozna dosyć sporej traumy z tego względu, że zobaczy człowieka z rozwaloną bardzo mocno głową. Więc ten obraz tego widzenia duchów jest znacznie mniej, powiedzmy, romantyczny u Kinga. I jeżeli chodzi o te takie elementy typowo kingowe, tutaj mamy już jeden odhaczony, czyli dziecko ze specjalnymi zdolnościami. Kolejnym elementem, który jest znany i rozpoznawalny, to są na przykład wątki związane z pisaniem. Matka głównego bohatera jest agentką literacką i pewien wątek tej książki skupia się właśnie na znanym pisarzu, którym ona się zajmuje. Więc mamy tutaj trochę też na przykład anegdot związanych w ogóle z pisarzami jako tako. Mamy też wątek policjanta, dokładnie tutaj policjantki, która jest w pewnym sensie sceptyczna do umiejętności naszego głównego bohatera, co też się na przykład przewijało w kilku innych powieściach Stephena Kinga i co tutaj też w jakimś sensie wybrzmiewa. Natomiast w odróżnieniu do tych wcześniejszych motywów z wcześniejszych książek Kinga, ta postać kobieca tutaj trochę jest inaczej poprowadzona i jako policjantka jest znacznie mniej kryształowa niż to na przykład trafiało się w przypadku szeryfów rodem z Castle Rock. Więc jest tutaj jak najbardziej kilka elementów, które sprawiają, że fani Stephena Kinga mogą poczuć się, powiedzmy, jak w domu. Tylko problem jest taki, że one ze względu na tę formułę, którą przyjął King, pisząc do wydawnictwa Hard Case Crime tą książkę, one są wypłaszczone. To nie jest ten King w takim rozmiarze właśnie XXL, ale raczej M, jeżeli miał się tutaj do czegoś odnieść. Więc mamy te elementy, które są znane, ale one są w jakimś sensie po prostu zarysowane. Więc zwrot, że mamy tutaj w tej powieści wszystkie cechy, które sprawiły, że Stephen King stał się legendą, jest w pewnym sensie prawdziwy. Natomiast trzeba mieć na względzie, sięgając po tę książkę, że ona nie będzie takim pełnym przekrojem przez spektrum talentów Kinga, jeżeli chodzi na przykład o narrację. I czy ta książka to jest w ogóle dobra książka i dla kogo ona jest? Myślę, że na tle pozostałych książek, które King napisał dla wydawnictwa Hard Case Crime, a które ukazały się też po polsku, czyli Colorado Kid i Joyland, jest to najlepsza książka z tych trzech, bez wątpienia. Wydaje mi się, że tutaj King znacznie lepiej poszedł od strony takiej koncepcyjnej do wykonania w ogóle tego pomysłu. Fabuła jest prowadzona znacznie bardziej taką żelazną ręką i mamy rzeczy, które pojawiają się na przykład na początku powieści, są wyjaśniane na końcu, wszystko się ładnie nam zawiązuje. Nie ma praktycznie elementów, które w jakimś sensie pozostałyby niedopowiedziane. Wszystko ma swoje miejsce. Widać, że King znacznie lepiej podszedł do planowania samej książki, bo w porównaniu na przykład do Joyland się fajnie sprawowało jako powieść obyczajowa. W momencie, kiedy zaczęły wchodzić wątki nadnaturalne, według mnie książka się trochę rozjeżdżała. Colorado Kid z kolei było taką fajną gawędą w stylu kingowym, natomiast brakowało pewnej konkluzji. Później Stephena Kinga ta konkluzja jak najbardziej jest. Wszystkie wątki znajdują swoje rozwiązanie. King tutaj też jakby bardzo często wykorzystuje ten element, który jego fani bardzo lubią, czyli na przykład zapowiada coś, o czym będzie pisał dopiero na przykład za kilkanaście stron. Jest to stosowane nagminnie też ze względu na tytuł, czyli później. Dosyć często narrator mówi o tym, że będzie coś robił później, coś mówił później. Więc na tle tych trzech książek, które ukazały się w tej serii w wydawnictwie Hard Case Crime, później wypada zdecydowanie najlepiej. Natomiast na tle przepastnego dorobku Stephena Kinga nie jest to jego najlepsza książka. Myślę, że raczej bym powiedział, że jest to stawka raczej średnia. Natomiast to wcale nie oznacza oczywiście, że to jest słaba książka i nie warta uwagi. A warta uwagi jest oczywiście dla fanów Kinga, którzy pewnie w pierwszy dzień, kiedy miała swoją premierę, stali już w kolejce, bądź mieli zamówioną ją przez internet, żeby przeczytać ją jak najszybciej i pewnie już dawno to zrobili. Dla nowych osób, które chciałyby sięgnąć po jakąś książkę Stephena Kinga, a niekoniecznie wiedzą,
z czym się tego autora je, powiedzmy, albo też mają dosyć spore doświadczenie literackie, uważam, że to nie jest dobry tytuł do tego, żeby od niego zacząć swoją przygodę z Kingiem. Natomiast jeżeli jesteś na przykład młodym czytelnikiem i chciałbyś sprawdzić, o co tak naprawdę chodzi ze Stephenem Kingiem i poczuć w takim mniejszym zakresie trochę jego umiejętności na przykład narracyjne, jego umiejętności do budowania wiarygodnych postaci, do tworzenia świetnych dialogów, do, nie wiem, poczucia humoru na przykład, to jak najbardziej później doskonale się tutaj sprawdzi. Więc na zakończenie dodałbym jeszcze, że tutaj wydawnictwo Albatros wykonało z jednej strony bardzo dobrą robotę, jeżeli chodzi o szybkie przetłumaczenie tej książki, bo ona ukazała się dosłownie tydzień po tym, jak miała ona swoją premierę w Stanach Zjednoczonych, więc tutaj oczekiwanie było naprawdę bardzo krótkie ze strony wszystkich fanów Kinga. Natomiast jeżeli chodzi o samo wydanie, to tutaj myślę, że należy się tutaj mała nagana, choćby z tego względu, że rozłożenie tego tekstu w książce jest no, dosyć takie dyskusyjne i książka jest rozepchana bardzo mocno, tak żeby miała ponad 400 stron i żeby też cena przez to była trochę wyższa. Uważam, że z poziomu takiego biznesowego jak najbardziej ma to sens, natomiast z poziomu tego, żeby zaakcentować przynajmniej wydaniem, że to nie jest taki pełnoprawny King, warto byłoby to jednak zrobić w trochę może mniejszym formacie i zostawić czytelnikowi też taką informację. Jeżeli czekaliście na nową książkę Kinga, taką pełnoprawną, z głęboką narracją, to to nie jest jeszcze ten tytuł. W dalszej części tego roku powinna się taka książka dopiero pojawić. Natomiast jeżeli szukacie dobrego czytadła, czegoś, co przeczytacie w kilka godzin, na przykład, nie wiem, jadąc pociągiem, bądź mając kilka chwil wolnego czasu, to jest to książka, która spełni wasze oczekiwania, szczególnie, że nawet w tak krótkim formacie King akcentuje takie rzeczy jak alkoholizm rodziców, problemy w związku, zespół stresu pourazowego po różnych trudnych doświadczeniach na przykład i wiele, wiele innych spraw, które pojawiają się po prostu między ludźmi, a Stephen King o tych relacjach międzyludzkich opowiada znacznie lepiej niż często o duchach. I może jeżeli weźmiemy sobie do serca pewne rzeczy, które w tej książce gdzieś tam wybrzmiewają, to po prostu będziemy w jakimś sensie lepszymi ludźmi i na przykład nie powiemy małemu dziecku, jak staniemy się sami duchami, że ich obrazek jest do niczego. Dzięki. Sprawdźcie nowego Kinga.